Biurowy TV. Dzisiaj będziemy robić sondę uliczną pod tytułem Kto kogo mordował w Katyniu? Dziwny tytuł, ale podczas wywiadu z profesorem Nowakiem usłyszeliśmy, że istnieją na ten temat wątpliwości. Ja przypomnę wyniki sondażu jedynego, jaki przeprowadzono w sprawie świadomości zbrodni katyńskiej w roku 2007. To był dopiero 18 rok istnienia III RP. A ta brabotka, można tak powiedzieć, używając rosyjskiego terminu, polskich dusz, zwłaszcza młodych, trwa cały czas, posuwa się dalej. Otóż w 18 roku III RP część respondentów z młodszej grupy, z tej między 19 a 29 rokiem życia, na pytanie, kto kogo zabił w Katyniu, odpowiadała: Polacy Żydów. Po prostu, nie Niemcy Polaków, nie Sowieci Polaków, no bo oczywiście dużo było błędnych odpowiedzi typu Niemcy Polaków, ale Polacy Żydów, no bo w kółko się o tym mówi, że to Polacy Żydów mordowali. Kto kogo mordował w Katyniu? Rosjanie, Polaków? No przecież nie Polacy, o ile wiadomo, to Rosjanie. A kogo mordowali? Polaków między innymi. Nie wiem. We are told that the Russians killed the Polish officers in Katyn. W Katyniu? No to mordowali Żydów. A kto? No Niemcy. W Katyniu Rosjanie naszych oficerów. No, nobody can. Nobody can? No. Why? Because they don't want to. Rosjanie Polaków. No Niemcy mordowali polskich oficerów. Rosjanie Polaków. Rosjanie Polaków. The Russian people? Polish? Proszę pana, no wiadomo, już w tej chwili się tak dużo mówi na ten temat, że chyba wszyscy dokładnie wiedzą, o co chodziło, prawda? Że to byli polscy oficerowie, których zamordowali oficerowie NKWD.